I dziękuję, panie premierze, za pana wyrozumiałość, zrozumienie i za to, że jest pan z polskimi rolnikami i w takich momentach jak dziś, kiedy świętujemy. Ale przede wszystkim za to, że jest pan z polskimi rolnikami wtedy, kiedy ich potrzebują tego. Kiedy polscy rolnicy w czasie pandemii, kiedy polscy rolnicy teraz w czasie wojny na Ukrainie potrzebują pomocy, to pan z nimi jest. I bardzo dziękuję jako rolnik, jako syn polskiej wsi, jako dziś z Bożej woli minister rolnictwa za wyrozumiałość i za to, że zawsze w takich momentach możemy liczyć na pana, możemy liczyć na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.